や平田。そなたなどまだまだ子犬よ。あなたなどまだまだ子犬よ。
Action Kata jest stream. Chyba się z takim niezmiana po prostu. Ciężki z tą babką na razie. Załatwiam je tymi swoimi specjalnymi. Nie wiem, tutaj chyba nie mam co liczyć na to, że zajdę jej z posturą, bo muszę mikrofon nam za cicho. O, dzięki. Sonata nado. Mada mada koinu yo. Dobra, teraz powinno być lepiej. Dajcie znać jak teraz. Dźwięk jest chyba w grze ściszony. W opór lepiej, no to dobrze. Taki ze mnie nieogar, że po prostu nie wyciągnąłem mikrofonu ze słuchawek. I tak sobie gadałem. Tutaj w ustawieniach powinno być ok. Tak, muzyka jest na 3. Spoko. Dobra, muszę uważać przy tej babce na pewno na te specjalne ataki. Nie ma ich jak zablokować. Tutaj naleśnik coś podpowiadał, że nie wiadomo, czy na to kontra Mikiri działa. Więc jedziemy z jej życiem po prostu, z hapsami. Bardzo szybko jej schodzi postura. Bardzo szybko się regeneruje. Ona też się świetnie blokuje. Kamera nie zawiedzie, to będzie ok. A jeszcze mnie zdążyła dziabnąć. To jest Franca. Bardzo szybka. O, to właśnie to. Już wiedziałem przed tym atakiem, że tu nie będzie za różowo. Po mnie. Nie ma obrony przed tym. Przynajmniej ja na razie nie potrafię przed tym atakiem się obronić. Jedyne co mogę zrobić, to mieć pełne życie i liczyć na to, że więcej mnie nie uderzy, tylko ten raz. Tak. Wystarczy 5 pierwszych machnięć i bloków, że w mojej psychice czai się strach. Wbrew pozorom, to co mówisz nie, wcale nie jest takie głupie. Chociaż oczywiście nie tyczy się komputerowych przeciwników. Ale faktycznie, jak czai się w twojej psychice strach, to kiepsko sobie radzisz w takich sytuacjach. Strasznie długo mi się mój zawodnik zbiera do tego ciosu pierwszego. No i masz, nie trafiłaś. Muszę pamiętać o tych odskokach, bo ta Franca nie traci okazji, żeby mnie zaatakować. Nawet przy odskoku rzuca tymi swoimi ostrzami.
Kamera troszkę sfiksowała. Fuk, udało mi się teraz uleczyć w ogóle. O nie. Tu mi się, chyba mi się udało przerwać jej ten atak, ale... Trafiła mnie kolejnym. Strasznie mało i zabrałem póki co życia. O, przynajmniej wiem, że po tym bucie w podłogę ona się na chwilkę zatrzymuje. Ach, teraz mnie zaskoczyła. Słabo, że się tak dałem teraz. Uciekać, uciekać, uciekać. Nie. Nie mam słów po prostu. Był już tak blisko. Tak, no ja już się zorientowałem, wiesz, naleśnik, że można odbijać ataki, tylko trzeba w odpowiednim momencie wcisnąć blok przed atakiem przeciwnika i to wtedy jemu postura schodzi, a nie mi. A przynajmniej więcej mu schodzi. Już było bardzo blisko w tym przypadku, tylko znowu wykonała ten swój trudny atak. A byłem za blisko, no i nie wyszło. O. Teraz wyjechała od razu z niego. Właśnie, teraz się udało zablokować, ale co z tego?
Gdzie ona jest? Już tak dużo postury jej zabrałem i co? Znowu wróciła. Jednak trzeba odbijać te ataki, bo inaczej nie ma szansy. Albo walka po prostu będzie trwała bardzo długo. Nie. No i właśnie. Teraz mi się jakoś fuksem udało. A teraz nie. Nie wiem, może będę próbował tą kontrę wykonać w tym przypadku. No musi to działać, bo inaczej no jedyna opcja to jest przerwanie tego ataku, jak jestem w takiej odległości. A mówisz, naleśnik, że zniszczyłeś ją na HP, a nie na postury. No właśnie tak myślałem, że tak też może zrobię. Zobaczymy, na razie jednak wydaje mi się, że dużo lepszą taktyką i szybszą będzie po prostu nie dać jej, nie pozwolić jej zregenerować tej postury. Co mówisz, że musisz się zemścić za Tarkova? W jakim sensie musisz się zemścić, stary, za Tarkova? Bo ja nie za bardzo nie kumam. Co ja takiego tam narobiłem ci z tym Tarkovem? Ale mi teraz zjadła energii tymi swoimi sztyletami. Znowu się zregenerowała. Bijacz. Nie można jej pozwolić na za dużo. Dobra, ten atak lubię, bo on jest dość łatwy do uniknięcia. Jesteś. Dziękuję. Dobranoc. Nie byłaś taka zła. A, rozumiem. Będzie stream z Tarkova. Jutro, rozumiem, tak? Porządkowanie plecaka przez 3 godziny. No dobra. Zaraz, chwileczkę. Ona wraca. A, dobra, już wiem. Ten koleś mi dał tutaj coś na to. Czyli nie będzie ta taka łatwa ta walka. A już myślałem, gdzie ona jest.
użyła. O, i ma kolejny atak. No ale bez sensu, troszkę bez sensu, bo ma tą jedną kropkę. Już myślałem, że będzie po wszystkim, a tu niestety. Trzeba w zasadzie walkę zaczynać od początku. Oho, co to? Znowu tych wezwała. Tą iluzję. No i po mnie. Dobra, mam wątpliwość, czy to jest walka na dziś wieczór. Chociaż ostatnio trend jest taki, że udaje mi się pokonać groźniejszego przeciwnika chwilę po drugiej. Mam nie bić tych przydupasów, tylko uciekać, tak? Uciekać za żółtym i chować się za filarami. Uciekaj za tym żółtym. Dobra. No bo tak, bo od tego typka tutaj, co tutaj leżał taki ledwo żywy, dostałem właśnie jakiś groszek, który ma tę iluzję, nie wiem, niwelować, cokolwiek. I myślałem, że tego będę musiał użyć. W zasadzie to działało, tylko nie wiem, czy działało na tyle, żebym mógł pokonać tą całą panią motyl. No i nie przerwałem jej tego ataku. I prawie mi cały HP zjadła. I całą posturę teraz. Już jestem prawie zezgoniony. Nie, to podejście jest spisane na straty. Aż nawet nie chce mi się wskrzeszać, no ale dobra. Bo mówię, jeżeli nie dojdę do drugiej fazy tej walki z wskrzeszeniem, to bez sensu w zasadzie. No i unik był, no. Dlaczego? A wszystko jedno w sumie. No leć, leć, dzięki. Może się uda. A stary, ty dzisiaj w pracy jesteś? Bo zwykle zaglądasz na streama, jak pracujesz. A że dzisiaj święto.
まだまだ子犬よ。 Dobra, myślę, że sobie dam z nią spokój na razie. Tam chyba była jeszcze taka lokacja, której nie zwiedziłem. Wrócę do niej, może jak się uda troszeczkę siłę zwiększyć. Będzie troszeczkę łatwiej, troszeczkę szybciej. Bo na razie do tej drugiej fazy walki dojdę spokojnie, ale ta druga, pierwsza mnie na tyle wymęczy, że w drugiej póki co szanse są marne. Gdzieś tu była właśnie taka miejscówka, której nie zwiedziłem jeszcze. Wiem, to chyba było tutaj. Nie, wiesz, to jest dopiero, nie wiem, które podejście do niej. Z 10 może? Nic strasznego, jak na Soulsborne. Chociaż ta gra jest naprawdę zupełnie inna. Walkę przemodelowali. Ciekawa jest ta zależność właśnie między posturą i HP, gdzie można ściągnąć cały pasek, cały haps, w zasadzie jak posturę ściągnie się przeciwnikowi. Z drugiej strony postura wolniej się regeneruje, kiedy przeciwnik ma mało hapsów. Więc można go wymęczyć, a można iść na bloki, na parowanie. To wydaje się coś być czymś, co gra premiuje. To jest chyba to miejsce. Tylko ja nie jestem pewny, czy ja jestem na tym etapie już gotowy, żeby tam pójść. No ale zobaczymy. Tu jest jakieś ostrzeżenie. Zawróć, jeśli życie ci miłe. No właśnie. Ale chyba spodobało ci się granie na wizji. Streamowanie, wiesz co? No fajne jest ogólnie. Fajnie jest, jak ktoś coś tam pisze na czacie. Można pogadać sobie przy tym. To jest chyba kwestia tego, że ja lubię gadać. Może gdzieś tam w przyszłości ogarnę jakąś kamerkę czy coś. Zobaczymy. No i właśnie, i teraz pytanie. Jak tam doskoczyć? A widzę, tutaj jest krawędź. Tego wcześniej nie zauważyłem. Tylko trzeba pamiętać, żeby kwadrat wcisnąć. Żeby się ich chwycić. O, właśnie. Więc może tutaj coś będzie ciekawego, może tutaj się uda jakieś koraliki zdobyć. Czy co to tam jeszcze jest potrzebne, żeby zwiększyć siłę? Cukierek Gecina, tego jeszcze nie miałem. Arcykapłan Sen poudał te cukierki grupie niskich, ale wprawnych zabójców. Cukierek na pewien czas wycisza i maskuje obecność, utrudniając wykrycie. A nie, mam to chyba. Na razie się chyba nie przyda. Zdecydowanie jest to ciekawe nowe doświadczenie, no bo w zasadzie co? Gra człowiek sobie od tam kilkudziesięciu lat, ze 3 dekady będzie. Gry się zmieniają, sprzęt się zmienia. Może gry tak szybko się nie zmieniają jednak. A tu coś nowego. Oho. Trochę tu ciemno. Niepokoi mnie to. Thank you.
Zobaczmy, co tutaj może być. Bo trochę mi coś ta lokacja przypomina. Aha, no dobra, no to w zasadzie ja tam byłem i stamtąd przyszedłem. W zasadzie to jest druga droga, którą można się tutaj dostać. Jedyne co, to mogłem tam zeskoczyć na dół. O, proszę, jakaś jaszczurka, której nie mogę trafić. A ona mnie, owszem. To nie, bo jestem wysoki. Dobra, nie za bardzo wiem teraz, o co chodzi z tym wzrostem. Do czego to jest? Do czegoś, co powiedziałem na pewno. Dobra, tutaj nie byłem, jest znowu cukierek. Może, skoro ten cukierek jest akurat w tym miejscu, to przyda się tam... zeskakując na dół, mógłbym być niewidzialny i może mi to coś... Może mi to coś da, może nie zginę od razu. No bo tak, no dobra, jestem tu, okej. Z tej gałęzi mogłem się tutaj przedostać spokojnie. O czym wcześniej nie wiedziałem. Czy to coś tutaj... Nie, tutaj drogi w tę stronę nie ma. A nie, jest. Aha, no tak, no bo tutaj już byłem. Zobaczmy, zejdźmy tutaj jeszcze raz. Jest dość ciemno. Nie mam żadnej pochodni chyba. A co do grania na wizji, no to póki co to gram na foni bardziej. Tak, tam jest jakieś coś, tylko nie wiem, czy to jest przeciwnik, czy nie. Nie mogę na nim... Bez głowy. Czyli to jest bosik. I zejdę tam, więc bankowo będzie... będzie śmierć. No ale chyba się skuszę. Pytanie tylko, czy będę z nim walczył w takich ciemnościach? W sumie nic nie ryzykuję, bo... O! Okej, nie mogę uników robić, nie wiem dlaczego. To by było na tyle. Albo jeszcze nie. Nie wiem. W ogóle nie mogę się szybciej poruszać. Z jakiegoś powodu. A takie chodzenie w takim tempie to raczej tutaj sukcesu nie wróży w walce z nim. Nie wiem, podejrzewam, że to jest jakiś opcjonalny boss. Pójdę sobie tam jeszcze raz, choć nie widzę większego sensu. To jest chyba jedyna droga alternatywna do tej pani motyl, którą muszę zabić. Teraz może po prostu przejdę sobie tędy. O ile to jest w ogóle możliwe. Bo nie wygląda jednak, że jakby było możliwe.
spoko, silniejszym atakiem. To tego jeszcze nie wiedziałem. Dobra, tamtą staruszkę z garem po prostu ominiemy. Nie ma potrzeby w ogóle w tym momencie się nią zajmować. Dobra, a jakbym spróbował sobie faktycznie tę niewykrywalność, niewidzialność zapodać. Który to był specyfik? Posążek powrotu, o. Nie wiedziałem, że ja to mam w ogóle. Dobrze wiedzieć, że w każdym, w dowolnym momencie mogę się wrócić do rzeźbiarza. To było chyba to, cukierek Gacina. Okej. O, był. No i zobaczmy, czy to coś mi w ogóle da. Jak długo w ogóle ten efekt się utrzymuje. Na razie boss sobie śpi. Mogę sobie wejść tutaj. A nie, obudził się jednak. No dobra, ale ominąłem go. Tutaj jest jakaś notatka. Droga ucieczki Shibobi wiedzie do demonicznego dzwonu. Aha, mogę przejść tędy. Taka ciekawostka. A tych dzbanków dużych nie da się rozwalić. Do demonicznego dzbana. Tak. O, tam już coś wisi. Pod sufitem. Teraz będę z tym czymś walczył. Ale właśnie, lepszym, najlepszą obroną jest zawsze atak. Liker. One chyba były w Stalkerze, jeśli dobrze pamiętam. Co my tu mamy? Czarny proch. A to się może przydać, żeby rozwinąć którąś z tych z narzędzi, z protezy. Właśnie, ja zapomniałem, że ja mam jeszcze tą protezę. A tą panią motyl można bym na przykład petardami potraktować. Dobra, tu można coś otworzyć, tu można wyjść na zewnątrz. O, jest posążek, świątynia Senpo, góra kogoś tam. No i spoko. Tego bossa ominąłem. Będę tam pewnie chciał wrócić za jakiś czas, żeby koralik od niego wysępić. Co my tu mamy napisane? Nie uderzaj w ten dzwon. Kuszenie losu to akt cnoty, lecz tylko najmężniejsi powinni to rozważyć. I właśnie tu mam dylemat, bo zdaje się w Dark Souls 3 był taki patent, że też była informacja, żeby w dzwon nie uderzać. Ja oczywiście z przekory to zrobiłem, a potem walka z bossem była trudniejsza przez to. Więc może na początku tego nie zrobię. Zobaczymy jeszcze, czy da się otworzyć te drzwi tutaj naprzeciwko. Nie da się z tej strony. Tutaj będzie jakiś skrót. Co to za płytki CD z jego pleców? Płytki CD z jego pleców? Zagadkowo strasznie stary dzisiaj mówisz. Uderz w dzwon. Czytaj. Dobra, to nie przeskoczę. No nawet on nie da rady tego zrobić. Z wyskokiem lepszym niż Michael Jordan. No ale dobra, ale tutaj nie ma gdzie w zasadzie pójść. I co zrobić więcej?
Ulatniają się jakieś płytki. A nie wiem. No i trudno. Uderzę w dzwon i wyjebane. Ponure brzemię. Zajebiście, nie wygląda to dobrze. Nie wiem, co to znaczy. Demon dzwonu. Demoniczny duch uwięziony w żelaznym dzwonie świątyni Senpo opętuje tych, którzy uderzają w dzwon. Zwiększa siłę pobliskich wrogów. No zajebiście. Demon dzwonu zsyła trudności, ale być może również nieco lepsze łupy. Użycie tego przedmiotu nie daje szczególnych efektów, sprawia jedynie, że demon odchodzi. Aha. Czyli mogę tego użyć i będę miał znowu normalną grę. No w zasadzie no co? Tutaj nic więcej nie zrobię. Nie ma tu żadnego przejścia dalej. Mogę się kopsnąć jedynie stąd gdzieś. Tam coś widać. Jakiś most. Nie wiem, czy ja tamtędy już przechodziłem. Trudno mi określić jakby położenie w ogóle tej lokacji względem tych, w których już byłem. Nie znam topografii jeszcze. Dwa koraliki by tutaj się by jeszcze przydały. Wspomnienie dostanę na pewno po tym, jak pokonam panią motyl. I wtedy będę mógł siłę ataku zwiększyć dopiero. A koraliki zwiększają żywotność, okej. Czyli w zasadzie chyba nie ma sensu bujać się po świecie. Jedynie co mogę, to tego bossa tam spróbować zabić. Zdobądź umiejętność. Mam dwa punkty umiejętności. Co ja za te dwa punkty umiejętności mogę sobie kupić? Tu jakieś Ichimonji mogę sobie kupić. Z cios mieczem z nad głowy. Poważnie narusza posturę. No to dobra, no spróbujmy. Tylko pewnie muszę się wyposażyć w to coś. Zamiast sztuki walki, tak. Zamiast wirującego cięcia, którego i tak nie używam. On trochę się zbiera do tego ciosu. To może być tricky, żeby tego używać w odpowiednim momencie. Zwłaszcza. No i dobra. I co ja mogę? Mogę sobie jeszcze zobaczyć, ile proszku mam. Siła ataku, o ile mogę zobaczyć. Ale z tego, co pamiętam, no dobra, kopnę się do rzeźbiarza na chwilę, zobaczę, czy on może mi coś zaproponować, jakieś ulepszenie. Świątynia Senpo, Góra Kongo. Odblokowane. I nie wiem, jeżeli podejdę sobie jeszcze do pani motyl z dwa razy. Raczej nie będzie, nie da to żadnego pozytywnego efektu, ale muszę spróbować. A jak nie da, no to cóż, to w kimkę. Zobaczymy, czy coś tutaj się ulepszyć da. Brak tutaj wymagane materiały. Jeszcze dwa proszki takie i jeden taki. Tutaj aż 5 wymaganych, a mam 1. A tutaj jeszcze 2, więc lipa. Nic nie ulepszę. Jeszcze był tutaj jakiś patent związany z tą kroplą, czy z tą łzą smoka. Zaraz może jeszcze raz przeczytam. Ona miała uleczyć ich. Przedmiot pozostawiany z rzadka przez boskiego potomka smoczego dziedzictwa. Użycie go nieznacznie zwiększy moc wskrzeszenia. Weź do ręki amulet leczenia i ofiaruj tę kroplę przy posążku rzeźbiarza, aby przywrócić życiowe siły tym, którym zostały odebrane. W ten sposób uzdrowisz wszystkich dotkniętych smoczym morem. Uporczywy kaszel musi ustać. Ale skąd ja mam wziąć amulet leczenia? Nie mam czegoś takiego chyba jak amulet leczenia. Nie przypominam sobie w ogóle, żebym coś takiego miał. Nie mam pojęcia.
przy posążku miałbym tego użyć. Nie mam nic takiego tutaj. No dobra, tak jak mówię, dwa podejścia do pani Motyl i Dzida. I może tym razem spróbuję użyć petard. Nie wiem, czy boss też będzie mocniejszy teraz przez tego demona dzwonu. Czy tam dzbana. Demonicznego dzbana. Więc na wszelki wypadek po prostu użyję tego, żeby on sobie poszedł. Brzemię zdjęte. To jest dla hardkorowców na pewno. Coś takiego chyba też było w Bloodborne. Właśnie, zapominam o tym, że ona sobie lubi rozpocząć tym cięciem. O, dobry timing. To jest podstawa w tej grze. Teraz. No właśnie, nie rozumiem, w jaki sposób ona mnie sięga po uniku. No ale sięga. Nie zdołałem mi przerwać tego ataku. To są właśnie... To jest ten jeden atak, który mi sprawia problemy w zasadzie. Ten powietrzny jest dużo łatwiejszy do uniknięcia. Mimo, że czasami się nie udaje, ale ten... To cięcie z ziemi jest na razie nie do ogarnięcia. Ani nie wiem, czy to przerwać można, ani nie wiem, czy skontrolować. Dobra, ustaw sobie tykwę leczniczą. Tej ziemi. No tej, dokładnie. No właśnie, tej tu. No nie, no przerwać się tego nie da, bo... Ona powinna już go nie wykonać, bo dostała strzała teraz ode mnie. Tego też nie zablokowałem. Więc tak, bez skrzynia to sobie mogę na drugą fazę walki. Tylko popatrzeć. Właśnie ona też się zatrzymuje po tym rzucie. Zdjęła mi posturę całkowicie. I teraz swoją regeneruję, Franca, i już mam pozamiatane. Nie wiem, zapominam o kontrze. Zapominam o petardach. Trzeba to na chłodno przejść. Mówiłem dwie próby, ale chyba kłamałem. Chyba będą kolejne dwie. Nie można tak po prostu pójść spać, nie pokonawszy bossa w grze. Nie wiem, stary, czy masz podobnie? Mi to strasznie na ambicje wjeżdża. No i zapominam o tym specjalnym moim ataku, którym też mogę jej troszeczkę tej postury uszkodzić, troszeczkę tę posturę. O, no nie za dużo jej to zabiera. Troszkę to przereklamowali. Troszkę bardzo nawet bym powiedział. Dobra, zregenerujmy sobie posturę teraz. No nie, dwa ciosy mi zadała Franca, trzy teraz. Zdążyła się troszkę zregenerować. Nie. Kontra. Kiszony, pamiętaj, kontra. No. I tyle z tej pamięci.
W tym tygodniu słabo idzie stream. Mówisz o oglądających? Nie wiem, jakie tam masz takie liczby, które cię satysfakcjonują. I co tam siada najbardziej? Że felerny tydzień jest. Nie wiem, ja się cieszę, jak mam 3 osoby tutaj, ale rozumiem, że ciebie to nie zadowala. W zasadzie chyba przy każdym streamie twoim, znaczy każdy twój stream poprzedzasz informacją na grupie, która ma tam chyba, z tego co pamiętam, 18 czy 19 tysięcy followersów. Więc nie wiem, może to jest kwestia godziny tak naprawdę, bo streamując o 13, sporo starych jest jednak w pracy, nie? Jakby nie było, nie wiem czy się z tym liczysz. Też nie streamuję w jakichś normalnych godzinach, no ale ja, że tak powiem, nie liczę na mnóstwo oglądających. Mają częściej atakować, częściej. Nie ta grupa odbiorców. W sensie co? Chodzi o to, że nie liczysz na to, że starzy będą oglądać tylko młodzi twoje streamy? O to idzie? Ale żelaza, szczęk żelaza. Szybki atak, bo ona zaraz się zregeneruje, Franca. Teraz specjalny atak zrobi. Też nie. No to już koniec, nie ma wskrzeszenia. Tak, no starzy grają. Jak lubię oglądać miało być, ale mało kto to kuma, ale generalnie zwykle mam średnią 8-10, a w tym tygodniu już drugi stream ze średnią 3. Może, nie wiem, może ludzie urlopy pobrali. Nie mam pojęcia. Dzisiaj to wiadomo. Ja miałem troszkę czasu, wolne, no to sobie puściłem gierkę. I puściłem streama przy okazji, bo nagrywam całą grę. A u innych to nie wiem, jak to tam wyglądało. I udało jej się bardzo szybko zdjąć mnie w całości. To już jakby nie mam motywacji, żeby tu dalej walczyć w tym podejściu. Gdzie ona jest w ogóle? Kamera, naprawdę, kamera jest tutaj momentami tragiczna. W jakiś sposób muszę na nią znaleźć. Gdzie ona jest w ogóle? O, tutaj. Szybko się znalazła. No ja jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak duży wpływ dobór gry ma na oglądających, bo na pewno jeżeli jest jakaś nowość albo jakiś ciekawy, duży tytuł, to pewnie troszkę więcej osób jest zainteresowanych. Troszkę to przetestuję, myślę, jak już dojdzie do mnie PlayStation w przyszłym tygodniu i odpalę sobie streama z Demon Souls. Jestem ciekaw, czy gdzieś tam zainteresowanie będzie troszeczkę większe. Ta sama gra robiła średnio 10 też. No mówię, może to jest kwestia, że ten tydzień jest troszeczkę inny od pozostałych.
Ale to jest jakieś takie moje przypuszczenie zwyczajnie. Nie mam pojęcia. Dobra, będę wykorzystywał sobie po prostu to wskrzeszenie w pierwszej rundzie jako... po prostu potestuję sobie. Za długo akurat tym razem nie dałem rady tego robić. Będzie, mówisz, będzie zainteresowanie większe, tak przewidujesz? No jestem ciekaw. No Sekiro też na pewno dokończę na piątce już, ale no Sekiro jest już w zasadzie grą starą, można powiedzieć, bo ona ma ile? Rok, dwa? Więc zainteresowanie jest takie sobie. Można sobie pooglądać, jak się ktoś męczy, właśnie tak jak ja. Albo jak ktoś już przeszedł grę, bo w zasadzie też u ciebie tak trafiłem na Dark Soulsy. Chyba to był pierwszy stream, jaki oglądałem. Chyba, że mi się coś pochrzaniło. No i takie głupie właśnie daje sobie... tak głupio zabierać hapsy. Tej pipie wstrętnej. Ona sobie ciska we mnie jakimiś tymi sztyletami. Jak się przed tym obronić? Po prostu niszczy mnie ten atak. Nie był to dobry timing. Dużo skaczę. Nie mam pomysłu po prostu. Nie udało mi się jeszcze ani razu kontry wyprowadzić. Można, nie można, nawet nie wiem. Teraz mi się udało uniknąć, ale straciłem ją w ogóle z radaru. Znowu wróciła sobie posturę. Sobie zregenerowała. Ale w sumie ta postura nie jest aż tak istotna. Znaczy jest bardzo istotna, ale mógłbym ją po prostu zjechać z życiem. Chciałem odbić, ale się nie udało. No i cała tykwa zużyta. Okazja na dobry atak teraz. No i znowu nie udało mi się skontrować. Niby Twitch nie ma pozycjonowania, ale raz jakby nie wysyła powiadomień. Generalnie ten tydzień mam no-no. Nie wiem, jeżeli tak bardzo tam liczysz te statystyki, no to wierzę, że można się poirytować troszkę. Ale tak jak mówię, trudno mi powiedzieć od czego, o co tutaj chodzi. Bywa tak, że czasami i tutaj wejdzie z 6-7 osób jednocześnie. Zaraz sobie wychodzą, bo nie wiem, wpadają z ciekawości, bo Sekiro, patrzą, że może nie ma kamerki, nie mam pojęcia. Albo wkurza ich mój głos. Nie wiem, jestem bardzo świeży w tym temacie. Jak ktoś to robi, mimowolnie liczy. Tak, wiem, znam twoją teorię na ten temat. Powinienem się w ogóle na kozetce położyć u jakiegoś psychoanalityka, żeby mi wyciągnął jakieś brudy z dzieciństwa. Po co ja robię streamy? Ja na razie będę utrzymywał, że robię to dla jakiegoś nowego doświadczenia. Już bardziej powiedziałbym, że zależy mi gdzieś tam na
na czytalności tekstów na blogu niż na oglądalności tutaj. Aczkolwiek tam, że tak powiem, poruszam takie kwestie, gdzie czasami sam z siebie wiem, że lajkowatość i klikalność w dany post nie będzie zbyt duża. Tutaj timing, nie wiem jak ją wyczuć jeszcze przy tym ataku właśnie. No dobrze, że mi się udało do niej zaskoczyć, ale pewnie zdążyła dziabnąć jeszcze. Nadużywam tego słowa, zauważyłem. Muszę podpatrzeć do słownika synonimów. Dobra, nie daj się jej zregenerować. Bo już jest blisko już. Brak bloku teraz. No i tyle by było, jeśli chodzi o to podejście. Może wiesz, jakby był jeden gość, co gada z tobą cały stream, to luz. Aha, no tak, no dla mnie to jest spoko generalnie. W zasadzie, no u ciebie jak jest tam 10 osób czy coś takiego, no to też tam ilu z nich się udziela? Jedna, dwie, trzy osoby, reszta siedzi i nie wiem, czy pracuje i tylko słucha. Czy ogląda, ale bez pisania. Ja tak jak wiesz, pracuję o tej porze i lubię sobie posłuchać, czasami coś tam skomentować. Za późno blok. Dla mnie to jest bardzo spoko, aż czasami nawet tak mogę powiedzieć, że jest mi przykro, jak nie ma streama, ja pracuję. Chyba tak było w piątek, czy w czwartek? W piątek, zdaje się. Nie było streama. Ja tu sobie siedzę, godzina 13, a tu nic. Nic się nie dzieje. Chociaż żeby raz udało mi się skontrować ten atak, to bym przynajmniej wiedział, że się da. A ja próbuję go unikać i to jest właśnie błąd. On jest po prostu instynktowny gdzieś tam z... z wcześniejszych gier From. Sonata nado. Mada mada koinu yo. Ta gra cię drażni, mówisz, jest za głośna, a można ściszyć chyba, nie? Tak sobie myślę. A że Sekiro, no tak, bo tutaj te bloki, domyślam się o co chodzi, to parowanie, szczęk metalu, może troszkę irytować, a trupki spoko. No, znaczy wiesz, no co kto lubi, nie? Ten charakterystyczny pomruk trupa w pracy, kiedy się nad czymś zmużdżasz. Może przeszkadzać też, nie? Mój głos jest optymalny w sensie, jeśli chodzi o głośność, rozumiem. No tak, troszkę tam... podkręciłem głośność mikrofonu w systemie playki. No i tak jak radziłeś, ściszyłem głos w grze. Więc mam nadzieję, że teraz jest już w miarę okej. No nie, no nie przerwę tego. Tego ataku nie można przerwać.
Aha, trupki jękną 2-3 razy i martwe. No tak, ale za chwilkę pojawia się kolejny trupek, nie? Znaczy nie, ja sobie ustawiam, wiesz, ustawiam sobie taką głośność, żeby mi to nie przeszkadzało jakoś mega, a żeby jeszcze w miarę słyszeć. I wtedy jest spoko, nie? Mówię też... też na streamie nie mogę się skupić cały czas, no bo jednak jestem w pracy, ale jak mi tam leci i słyszę, że sobie gadasz, to... to jest w porządku. No tak, tak, tu jest non-stop szczęk metalu. Zwłaszcza jak podchodzę do walki któryś tam raz z bossem kolejny. Jak bardzo chcesz, to ci mogę to ściszyć, nie ma dla mnie... nie ma dla mnie większego problemu. Muzyka, efekty dźwiękowe, o. Może teraz będzie lepiej, jak dam na 2. Sami powiesz. Że tak powiem, nie jest to wymagane. Nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Zresztą mogę sobie podgłośnić troszkę. Zajebiście. No i widzisz, trzeba było wcześniej mówić. Że o to chodzi. Ale próba była ciekawa. Jeszcze chyba zaraz tą muzykę ściszę, bo teraz zaczęła mi przeszkadzać z uwagi na to, że efekty dźwiękowe są cicho. Chciałbym, żebyś wykonała ten swój atak z dołu, ten specjalny, to bym przynajmniej spróbował go skontrować. Myślałem, że teraz będzie, ale nie. Było, no ale nie zauważyłem nawet. Tak początkowo ten boss nie wydawał się, nie wydawało się, że będzie. O, znowu instynkt zadziałał i unik, że będzie taki trudny. Bardziej tu bierze górę mój nieogar w tej walce. I to jest to, co właśnie chyba charakteryzuje gry From Software, że jednak frustracja nie wynika gdzieś tam z poziomu trudności, tylko z tego, że po prostu robi się błędy. Takie mam przynajmniej wrażenie, że te gry są fair, że są trudne faktycznie, ale do momentu, kiedy nie zaczniesz ogarniać w walce, co jest grane. Dobrze idzie, naleśnik wrócił. No powiem ci, że nie za dobrze. Bo nie wiem, które to już jest moje podejście. Jeszcze daję sobie 5 minut do wpół do. Masz inną teorię, że jednak są trudne te walki, tak? Widzisz, mam naleśnik problem z tym atakiem jej specjalnym, ale tym z dołu. O, ten jest do uniknięcia. Okej, ten z dołu nie udało mi się jeszcze go ani przerwać. Tego na pewno nie można, o. I instynktownie po prostu uciekam przed tym atakiem, a chciałbym go skontrować i wtedy przynajmniej bym wiedział, że można. Bo inaczej to jedyne, co pozostaje, to być daleko od niej. W takim momencie. Jednak ten timing u mnie jeszcze... No jeszcze się jej nie nauczyłem. Wiem mniej więcej, jakie sekwencje wykonuje, ale robi to tak różno. No wiedziałem. Nie mogę uciekać. Muszę spróbować tej kontry. Bo to może być klucz w tej walce.
znowu miałem okazję. To jest dla ludzi, którzy lubią zapamiętywać sekwencje obrazów. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja lubię zapamiętywać sekwencje obrazów. Ja lubię po prostu, lubię trudne rzeczy i lubię, kiedy stają się łatwe, bo to znaczy, że gdzieś tam się uczysz czegoś. A czy to kwestia sekwencji obrazów? Nie wiem, czy przypadkiem gdzieś tam spora większość gier na tym nie polega. Nie wiem, grasz sobie w takiego Counter-Strike'a, tam też, no może nie sekwencje obrazów zapamiętujesz, ale też swoje oko reaguje na jakieś zmiany w obrazie. I reagujesz, strzelasz bądź nie. Chowasz się bądź nie. Tutaj refleks się liczy na pewno. Bardzo mocno liczy się refleks w tej grze. A nie wiem, mnie chyba kręci to, że ona jest jakoś powszechnie uznawana za trudną. I jak uda się ją przejść, no to wiesz. Kozacko, nie? Na pewno są trudniejsze gry. Bywały kiedyś bardzo trudne gry. Naleśnik może nie pamiętać, bo to młodzieniaszek dla nas. Ale w naszej młodości gry były cholernie trudne i jakoś nas to nie zniechęcało. Może dlatego, że nie było takiego wyboru. A, naleśnik pisze, że jutro może dłużej posiedzisz na streamie. No zapraszam, oczywiście. Będzie mi bardzo miło, jeśli wpadniesz. Tym bardziej, że twoje porady tu są nieocenione. Prawie wyłapałem już. A przeskoczyła przez ten słupek. To jest inna sprawa. Trochę niesprawiedliwe jest to, że tutaj gra pokazuje, że babka jest na jednego tego śmiertelnego strzała. Zabijasz ją, a ona potem wraca z tymi iluzjami. Nie fajnie. Dobra panowie, zaraz jeszcze sobie tutaj przeczytam, co piszecie. I dzisiaj już wiem, że jej nie pokonam. Szkoda trochę, bo jutro znowu będę się musiał wdrażać w tę walkę. Resident Evil na hardcore jest trudny. No zobaczymy, spróbuję go. Naleśnik piszesz jeszcze, że na łeb mam jej skoczyć, jak mam ten atak z dołu. Aha, czyli muszę... Okej, czyli mogę tego uniknąć skokiem. No, o tym nie pomyślałem. Słusznie. Wiesz co, stary, ja kiedyś grałem w Castlevanie. Ale 100 lat temu to było, na jakimś Pegasusie pewnie. A Ghosts and Goblins to chyba nie mój rodzaj gry. Okej, ale mam jej skoczyć na głowę z ciosem, czy jak to tutaj wygląda? Podejrzewam, że podskoki cios to będzie to chyba. Dobra, to w takim razie jeszcze sobie pozwolę jedno podejście zrobić. Zwykły skok. Dobra, zobaczmy. O, to wyszło, widzisz? O, widzisz, to może być game changer tutaj. Bo od razu dużo postury jej to zabrało.
nie lataj tak. Wkurza mnie to strasznie. No i teraz zapomniałem o tym, że miałem skoczyć. I już jestem prawie że martwy. A ona w sobie zregenerowała posturkę i zadowolona. Czy tu jest też tak, tak się zastanawiam, czy jeżeli w porę wykonam blok, to mi posturę zabiera, czy nie? Chyba nie. Tylko blokowanie zabiera. Więc muszę się zregenerować troszeczkę. Nie trafiła, na szczęście byłem za daleko. Mówisz, że to ona nie jest jedyna, która w teorii powinna być na jednego hita śmiertelnego, ale potem się nagle okazuje, że nie. Dobra. Okej. Okay. Dzisiaj jej na pewno nie zrobię. Zostawię sobie to na jutro jeszcze w skrzeszonko, ale to już bez sensu raczej. Bo to już jest chaos tutaj po prostu, bez ładu i składu. No cóż, nie wiem jak długa jest ta gra, ale wygląda na to, że tutaj większość czasu spędzę po prostu na walkach z bossami. Z goblinem już walczyłem prawie godzinę, potem z tym na koniu też podobnie. Na nią zmarnowałem, podejrzewam, już troszkę więcej czasu. Okej. Dobra, i tym niezbyt optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy stream. Oczywiście zapraszam jutro, pewnie gdzieś 23 bądź chwilę po. Odpalę gierkę. No i co? No i na pewno pierwsza rzecz to będzie ona, bo tutaj chyba nigdzie indziej iść się póki co nie da. Więc trzeba zacisnąć zęby i jechać z koksem. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za rady, za pogawędki i miłej nocy, cześć, do jutra, trzymajcie się.